Trzy pomniki poświęcone Armii Czerwonej runęły na ziemię. Dwa w województwie wielkopolskim i jeden w województwie dolnośląskim. Monumenty zostały obalone w ramach dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej. Wystarczyła jedna koparka i lina, kilka ruchów do tyłu i pomnik czerwonoarmisty w Siedlcu w województwie wielkopolskim runął na ziemię. Jak mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, niesprawiedliwością wobec ofiar i gwałtem na historii i przyzwoitości jest stawianie na cokołach tych, którzy niewolili niepodległe państwa i zadawali cierpienie niewinnym. Ci, którzy wciąż w tym żołnierzu chcą zobaczyć wyzwoliciela, niech postawią przed swoimi oczami młodą dziewczynę z miejscowości Książ z maja 1945 roku, która będąc świadkiem gwałtu na dwóch kobietach przez żołnierzy sowieckich została zastrzelona na miejscu. Armia Czerwona nie wyzwoliła Polski w 1945 roku, ale zastąpiła poprzedniego okupanta, Niemcy. Niech ten przykład i troszeczkę niech te pomniki przypominają nam, jak bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy stanowili sami o sobie. Mówił wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński. Monument został obalony w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, która przyspieszyła wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę. Napaść Rosji na Ukrainę uświadomiła polskiemu i nie tylko polskiemu społeczeństwu, jak zachowuje się Armia Radziecka, kiedy wkracza na obce terytorium. I to nie jest tylko teraz, tylko to jest od wieków. Podkreśla prezes Stowarzyszenia Godność Czesław Nowak. Akcja dekomunizacji prowadzona przez IPN nie dotyczy cmentarzy i grobów, które są miejscami wiecznego spoczynku. Natomiast z pełną determinacją będzie realizował ustawę z 2016 roku, a więc wolę polskiego parlamentu, parlamentu wyłonionego w demokratycznych wyborach, którą to wolą była dekomunizacja przestrzeni publicznej i zakaz propagowania w przestrzeni publicznej symboli totalitarnych. Oprócz tego w Siedlcu dziś obalono także pomnik w Międzybłociu w województwie wielkopolskim oraz w miejscowości Garncarsko w województwie dolnośląskim. W całej Polsce znajduje się obecnie około 60 sowieckich pomników.